Grzesiek, przejdźmy do bardziej globalnych sytuacji. Powiedz mi, czy Ziemia wchodzi w jakiś specjalny okres? Bo widać, że czystka się dzieje, no, ale to bardziej czystka świadomościowa niż czystka taka życiowa. Czyli albo zmieniamy świadomość, albo idziemy w otchłań. Jak tak to widzę przynajmniej. Zmieniamy, tak. Wszystko się zmienia, wszystko jest w ruchu cały czas. Ja tylko przypomnę, że w ruchu nawet są znaki zodiaku, bo też zapomniałem o tym powiedzieć. Co 72 lata o jeden stopień przesuwa się znak zodiaku. Czyli w sumie 2150 lat, jak zliczymy 30 stopni, prawda, razy 72, i tutaj mamy ruch Nostradamus w roku 1500 którymś tam roku, którym się urodził, jego znak zodiaku urodzenia jest inny niż osobie, która się urodziła tego samego dnia, tego samego miesiąca, w tym roku załóżmy. Czyli znaki zodiaku, te, które były 2000 lat temu, już wcale nie są tymi samymi znakami, które są dzisiaj. No już te, co były 100 lat temu, już nie są. Czy 50 lat temu, bo to się przesuwa. Tylko, że po trochu, nie? Po troszku. Dlatego osoby urodzone tam 300 lat temu, czy 200 lat temu, a w jakimś tam znaku zodiaku, na pewno to tego samego dnia urodzone już mają, to już nie są te same znaki, bo to jest ten ruch, to są te precesje. I to musimy to uwzględnić i tak już po prostu jest. I zresztą sam widzisz, że to wszystko jest w ruchu i tak samo jak się przesuwa, cykle pogodowe się zmieniają i mówię córce, że ja mówię, że ona mówi tam, mamo, szalik, czapkę, tak zmarzłą jakąś kurtkę by się przyda, a tu kurczę 0 stopni jest tylko. Ja pamiętam, że myśmy przy minus 30 na takich małych nartkach zjeżdżali z takiej góry i cały dzień na dworze czy polu się siedziało, twarze takie czerwone jak raki, jak się wracało. To tam człowiek nie chorował w ogóle. Ja nie pamiętam jakieś wirusy czy coś, to mróz to wszystko wymroził. Moja babcia jeszcze, bo jak się wychowałem tam pierwsze lata, to ona, pamiętam, prześcieradło i pościel na mróz i kurczę, to było tak jak tarcza, takie sztywne to wszystko. Ja się dziwię, co to jest w ogóle takie sople. Potem to się rozmrażało i jak ona przebierała tą pościel, to pachniało takim ozonem, tym powietrzem. Nie było żadnych roztoczy, drobnoustrojów. To wszystko było tak jakby odkażone tym wszystkim. Pełna natura. I to samo było z tą pogodą, że zobacz, że zimy były normalne, mróz był zawsze. Szkołę dopiero zamykali przy minus 30 tam stopniach i przy minus 33 to już tam nie szło się do szkoły. Ja byłem przeszczęśliwy w ogóle, bo tam ketu w tym 9 domu to nie za... No i... A dzisiaj minus 1 czy tam 0 stopni, wszystkich telepie, śniegu nie ma, tam troszkę napruszy i o, śnieg. No to jest, ale to jest ta faza, to się to też troszeczkę inaczej jest, wiesz, na początku zimy inaczej się zimę odczuwa, a na końcu zimy, tak? Bo na końcu zimy, jak już tam przychodzi, wiesz, marzec, tak? I nagle przychodzi 0 stopni i się okazuje, że można wtedy już chodzić w sweterku, tak? No, ale w Anglii, jak troszeczkę mieszkałem, to też widzę, że ten Goldstrom, który płynie z Afryki przez Wielką Brytanię, to nim tak klimat zmienia, że tam w ogóle wiosna to już połowie stycznia, już bardziej pod koniec stycznia widać. Tak. I całkowicie jest to inaczej. Juki sobie ludzie trzymają koło tego, ale to ten czas się kończy też, nie? Powoli się to przesuwa w naszą stronę, tam na stronę Niemiec, Szwecji i tutaj ta pogoda jest troszkę zaburzona i tam jak odejdzie Goldstrom, no to mogą być konkretne zimy, tak kiedyś były. Że jak widziałem raz, jak śnieg spadł o 5 rano, czekaj, padał deszcz o 5 rano, a o 6 śnieg i zasypał ten lód, no a oni wszyscy na tych letnich oponach tam jeszcze. I jak jechałem do pracy, to jeden samochód robię, drugi samochód, trzeci. Nie byli przyzwyczajeni do tego. Krzysiek, no niewątpliwie klimat się ociepla, ale żeby to tak powiedzieć. Odkąd się lodowiec cofnął, to się klimat ociepla. Tak. To ja tylko mówię o tej pogodzie dlatego, że to jest ściśle związane z nami, no bo my jesteśmy z całym wszechświatem tak mocno zintegrowani z Ziemią, że jeśli Ziemia reaguje i powoduje jakieś tam wybuchy wulkanów, to najlepiej to sobie obserwować, nie? Że jeśli widzimy anomalie pogodowe, czyli widzimy
naturalne jakieś tam, że Ziemia sobie pozbywa się nadmiaru energii, tu jakiś wulkan tam gdzieś, jakieś tsunami, tu gdzieś coś, to musimy wiedzieć, że to w naszym życiu społecznym i będzie to samo, czyli chaos będzie tak samo i zmiany będą w wszystkich społecznych strukturach, czy jakichś ekonomicznych, to widać to, co się dzieje. Ja chciałbym, Grzesiu, żebyś mi, nie wiem, czy ty oglądasz w ogóle telewizję, czy jesteś w tych mediach głównego nurku, masz jakąś informację, bo ja ci powiem, o co mi chodzi. Zauważyłem ostatnio, jak tak rzucam okiem na jakieś tam portale informacyjne, jakieś takie nasilenie informacji dotyczące tak zwanego blackoutu, tak? Czyli że będzie tam bez prądu, będziemy i tak dalej, i tak dalej. Łącznie z tym, że w niektórych krajach nawet reklamują to, żeby sobie tam przygotować zapasy jedzenia, świeczki, zapałki, inne pierdolety. Tylko nie zauważyłem jednej rzeczy. Nikt nie tłumaczy, z jakiego nibyż to technicznego powodu miałoby coś takiego nastąpić. I nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego taką narrację się teraz utrzymuje. O co chodzi? Być może ty wiesz, bo ja nie wiem, o co chodzi. Ja myślę, że to jest przygotowanie do ich rzeczy, do ich jakichś takich skutków, które chcą osiągnąć, bo przykręcania się, bo ten plan to nie jest tylko wirus. Wirus to jest tylko narzędzie. Oni w tych swoich masonerach, w tych swoich książkach lat 50., 60., oni na tych spotkaniach, tak jak są te spotkania Bilderbergu, czy jeszcze tajniejsze, to oni omawiają, jakich technik mogą użyć w celu stworzenia nowego porządku, czy nowego ładu. Już sobie oficjalnie wprowadzili akceptację tej nazwy. Pamiętasz na początku, jak Morawiecki powiedział tam nowy porządek, oburzenie już to wszystko, że to przecież tylko masoni tak chcieli wprowadzić, a ten już to mówi. A dzisiaj księgowy do mnie, panie Grzyszku, zapraszam do siebie, bo tam jakiś nowy ład, jakieś nowe ustawy, musimy to omówić. Ja tak sobie pomyślałem, że to już, oni już to używają tego na porządku dziennym, czyli zobacz, że psychokinetyczny czas działa całe życie. To, co dwa lata temu się wypierali tego, że jakie lockdowny, jakie certyfikaty, jakie... I mija rok, półtorej i dziś dla nich to... Nikt tego nie cofa się wstecz, zauważ? Nikt nie cofa się do ich wypowiedzi sprzed półtora roku. Nikt nie pociąga do odpowiedzialności. Pełna akceptacja, bo oni te gotowanie żaby tak powoli, dwa kroki do tyłu, jeden do przodu, to jest taka, wiesz, ta psychologia, psychomanipulacja. I to, że oni z tymi statkami, bo ja miałem problem teraz, żeby dostawy jakieś surowce sprowadzić z różnych stron świata. No i rozmawiałem z panią kapitan z statku, bo też, no to bardzo fajna pani, Polka, która jest bardzo wysoko tam w tym, no i powiedziała, że tu logiki żadnej nie ma, to statkom wyznaczają w Chinach, w portach, są obostrzenia, jakiś prąd wyłączają, wyobraź sobie, o odpowiednich godzinach, czyli jak tam wtedy prąd wyłączą, a zobacz, jaki to ma skutek na transport międzynarodowy i na dostawy towarów w różne miejsca. Bo oni nie, jeśli oni chcą wpłynąć na gospodarkę, czyli chcą, żeby ich globalne korporacje zyskiwały szybko, a padały te małe firmki, bo to jest ich plan, żeby równi i równiejsi, czyli korporacje typu tam jakieś na PF, na te wszystkie, to żeby po prostu stały się takimi, jak w wielu filmach science fiction jest pokazane, że to one rządzą światem, tak? No i wpływają na inne państwa, bo to już widzisz, że opanowały gospodarki innych państw. To tak jakby Hamburg w Niemczech, jego PKB jest dużo większy niż cała Białoruś, nie? Na przykład. To takie porównanie masz, że jedna firma, załóżmy z Hamburga, jakaś globalna medyczna, czy jakaś korporacja, ma obrót dużo większy niż cała Białoruś. No, to jest... To można łatwo przewidzieć, że mają wpływ na zainfekowanie rządów całego świata. Zastraszania tych polityków. Zresztą kogo się daje do nadzorców? Daje się osoby, którym się obiecuje jakieś ogromne nagrody. To żeby oni w ogóle narażali się Polakom, ministrowie, wiceministrowie, to zobacz, że co jakiś czas jest cykliczna ich wymiana. A zwłaszcza w takich newralgicznych stanowiskach. Tak. I daje się głównie osoby nieprzychylne Polakom, albo jakieś niepochodzenia polskiego, no bo tak w Oświęcimiu Kapo nie był Polak, tylko przeważnie był jakiejś innej narodowości, żeby pilnował tej drugiej nacji. NKWD wjeżdżając do Polski i robiąc 51 dyrektyw po II wojnie światowej, też
miało swoje zasady i nie dawało ci na, żeby pilnować z batem Polaków, nie dawali ci Polaka. Tylko dawali ci, chyba że to był, nie wiem, Polak skrzywdzony przez Polaków i się na nich mścił, to też wybierali takiego. Ale nigdy nie dawało się kogoś, kto jest takim sercem z Polską, prawda? Mhm. Dlatego to ci kiedyś mówiłem, że irańska gazeta się trochę śmiała z Polaków, że w naszym Sejmie to 70% to jakieś dziwne koneksje, ale nie polskie takie jakieś. No i my dziś to akceptujemy i dlatego mamy tak, jak mamy, ale to samo dzwoni do Iwana na Ukrainie i ta muzyka takiego, który z nim współpracuje. No i wiem, że jego babcia jest Polką. Ale nie wiedziałem, kto tam dalej jest, z jakich pochodzenia, prawda? No i mówię do niego, Iwan, jak tam, jak sytuacja z Rosją, bo tam podobno na granicy już tam stoją i w styczniu mają wejść na Ukrainę. Nie boisz się tego czy coś? A on tak nie chce o tym mówić. Negatywnie o Rosjanach, nie chce mówić. I mówię, coś tutaj jest nie halo. A się pytam, a twój ojciec to z jakiego pochodzenia? Rosjanin. Nie. I tutaj tak, Ukrainiec, babcia Polka, Rosjanin. I to jest to, co ci kiedyś mówiłem, że rozbicie na przykład Europy poprzez wrzucanie tych wszystkich migrantów ma na celu właśnie spowodowanie już takiej braku to swojej tożsamości, że tak naprawdę oni już sami nie wiedzą, kim oni tam są. Czy jak wiadomo Ruscy, to będzie ok, czy nie będzie ok. I to taki kraj najszybciej odbić, nie? Mhm. Dlatego zauważ, że jak ważne jest, żeby mentalnie pilnować swojej rodziny, swojej jednostki rodziny, rodu, ale też całego swojego kraju, żeby jednak to była ta normalność. Tak kiedyś też było. My tutaj nie mówimy o tym, żeby nikogo nie puszczać, tylko żeby była ta równowaga, prawda? A teraz widzisz, zobacz, co robią Niemcy. Znaczy, cały czas mówimy o tych elitach. Cały czas mówię o tych korporacjach. Oni też się boją, na przykład Niemcy jako ludzie, czy Rosjanie jako społeczność, to mają inne poglądy niż ten rząd oficjalnie mówi, prawda? No właśnie, bo my często jakby utożsamiamy ludność mieszkającą w danym państwie z tymi rządzącymi, tak? Dokładnie. I tutaj taki przykład. Trzeba sobie powiedzieć szczerze, że w każdym kraju rządzący są przeciwko ludności. No przecież to. Jak Rurykowicze, czy tam w Rosji te Oldenburgowie, czy niemieckie rody, które musieli się rosyjskiego uczyć, to do dzisiejszego dnia jest to tak, że ten stan umysłu w Rosji, że oni tam gloryfikują tych swoich przywódców, ale sami do końca nie wiedzą. Przecież Lenin też miał pochodzenie francuskie, jakieś tam jakobińskie. To tam nie było czystych takich prawdziwych Słowian Rosjan. I tutaj ostatnie zdarzenie z paru dni. Jest sytuacja groźna z Białorusią i Polacy. No i cały świat to komentuje, bo nawet z Filadelfii taki Amerykanin do mnie dzwoni, że słyszał, że tam chcą nas tutaj Rosjanie gdzieś najechać, bo gdzieś tam w telewizji puszczono. To powyłączali, widzisz, portale, komentarze w niemieckich portalach, gdzie ludzie mogli komentować sytuację z tą polską granicą z Białorusią. No i znajomy gdzieś tam doszukał się portali, gdzie tam nie były te komentarze wyłączone i tam ci Niemcy mówią, trzymamy z wami Polacy, już raz się raz pokazali pod Wiedniem, nie wpuściliście tutaj tych Turków, jesteśmy z wami i widzisz, i to pokazuje to myślenie tej nowej ery ludzi, antyszczepionkowców, czy to tak nazywam antyszczepionkowców, to nie chodzi o anty, tylko chodzi o zdrowy rozsądek, ale takich właśnie, którzy już zaczynają rozumieć, że ten system opresyjny już jest chory, no po prostu to jest do usunięcia, prawda, on nie może przetrwać, bo on jest sfiksowany totalnie i zainfekowany od środka, tam po prostu nic nie pasuje kompletnie i on się nie utrzyma. I ci ludzie w Niemczech myślą tak jak my tu, tak samo, bo nie wiedzą, co to znaczy, że jak się wleje ta fala i tam przejdzie przez Polskę, to pójdzie też do nich, prawda? Także zobacz, że rząd niemiecki pilnuje, żeby komentarzy nie było na tych portalach, bo wtedy jeszcze Niemcy zaczęliby inaczej myśleć, jakby czytali te komentarze. I dlatego jest taka moderacja na Facebookach czy gdzieś na Google, taki, wiesz, zamordyzm, jeśli chodzi o tą cenzurę, że tego nie możesz powiedzieć, tego nie, oni się tego boją, bo to jest broń. To jest bardzo dziwne, co nie? Że miejsca, które jakby kreowały się na takie wyspy wolności, gdzie można było wszystko powiedzieć, tak? Nagle się okazały wyspami cenzury. Tak. Jak chciałem do Australii, to moje marzenie było, żeby emigrować do Australii. No i to byś się teraz wpakował, tak? Nawet miałem w 2015 roku
miałem jechać do Adelaide i tam jest taki, no taki muzyk, który chciał, taki znany, który chciał, żebym tam jakieś filmy robił do tego, do tej muzyki czy coś. I już byłem bardzo blisko, wiesz, bo to jednak ciepełko i w ogóle tego, ale coś gdzieś wewnętrznie za mną, coś mi to nie pozwalało tam jechać, bo już przecież wizę miałem emigracyjną jeszcze na studiach i nie, do Nowej Zelandii potem się odwiedzić, ale jakoś nie pojechałem tam i teraz już widzę, że no jednak kurczę dobrze, no. Bo to więzienie teraz, które, bo kiedyś to była kolonia karna, oni wracają do tego, bo to są bardzo dla nich sprytne, dlaczego tam? Dlatego, że to jest, no, to jest ogromny kontynent, ale jednak to jest w środku pustynia. Wszystkie te miasta to nabrzeżne, no Melbourne, Sydney, wokół, tam są te aglomeracje, tam już niedużo ich jest, nie wiem, 20 milionów czy 15 kiedyś było w Australii i bardzo łatwo wprowadzić im te wszystkie obostrzenia. I co oni zrobią? Uciekną kajakiem gdzieś na Tasmanię, gdzieś na Antarktydę, nie? Bliżej już tam gdzieś. Także to jest koniec świata, także tam nikomu się nie będzie palcem chciał kiwnąć, kiedy będzie kryzys, załóżmy, mówiliśmy o tym prądzie. I ta pani kapitan statku mówi, że tu nie ma żadnej logiki, wyłączają w portach na ileś tam godzin, niby w celu CO2, oszczędzenia klimatu, że to jest, mówię ci, tu się kompletnie nie zgadza i właśnie w tych protokołach, gdzie planowane były to, ta agenda 2030, jeszcze w latach 60., jest konkretnie zapisane, że jeśli nie wypali z wirusem, to oczywiście ocieplenie klimatu, topnienie lodowców, tu jakieś opryski, prawda? To tam jest więcej. Lądowanie obcych, atak obcych też jest wpisany. Także oni mają całe tutaj to spisane, kiedy mogą sobie z tego korzystać. I zauważ, że już kiedyś była walka z terroryzmem i nagle koniec. Już terroryści zapomnieli o tym. Grzesiek, no ale powiedz ty mi, czy nie jest to, bo ja to, na to też troszeczkę inaczej patrzę, czy nie jest to chociażby taka akcja, żeby ludzi nie straszyć, ponieważ jest znana jakaś tam, jakieś tam oddziaływanie, być może, które niedługo nastąpi, które może pozbawić nas na jakiś czas energii elektrycznej, czyli albo jakiś tam wybuch słoneczny, chociaż to wątpię, żeby to było znane, tak? Ale może doprowadzić. A chociaż może statystycznie badają te wybuchy na Słońcu i może tak być, że spodziewają się jakiegoś wybuchu. Może doprowadzić do tego, że ta fala długa tam zniszczy linie przesyłowe, no i trzeba będzie, zanim się to odbuduje, no to trzeba będzie jakiś tam czas przetrwać, tak? Lub też może jest spodziewane jakieś tam oddziaływanie elektromagnetyczne, czyli coś, co może wyłączyć elektronikę albo zniszczyć elektronikę na świecie, tak? No i tutaj już będzie na pewno źle, no bo świat jest oparty o elektronikę, tak? I no tak. Powiem ci, że ja jakby z drugiej strony barykady słyszę o pewnej dacie. Tutaj mówię o okolicach lutego, 20, 21, 22 lutego, w tych granicach, że ma się coś wydarzyć, jakby. Mówię, z innych przestrzeni o tym słyszę. Czy nie jest to przypadkiem właśnie przygotowywanie na jakieś wydarzenie, tylko po to, żeby się ludzie zabezpieczyli? Może też tak być, no, ale ja, z tym prądem, no to, to wszystkie elektrownie atomowe, to jest gorszy problem, bo tutaj nikt, to musi być kontrola non-stop. Jeśli jest wybuch, brakuje prądu, to jak oni to skontrolują? Przecież tam muszą być schładzane te wszystkie rzeczy, żeby to w ogóle nie. I dlatego ta Fukushima. To już było moim zdaniem sfingowane właśnie po to, żeby zmusić wszystkich do zamykania tych elektrowni atomowych, bo jak są cykliczne wybuchy na Słońcu i załóżmy, że co 676 lat, ostatni wtedy w okresie dżumy 1348, moim zdaniem jest to najbardziej logiczne, że Słońce, wybuch plazmy na Słońcu spowodował radiację, czyli tam promieniowanie jakieś i faktycznie ludzie mieli efekt jak po wybuchu bomby w Hiroshimie czy Nagasaki, te bąble na skórze, to zauważ, że to się bardzo szybko działo. Bardzo szybko to promieniowanie było. I oni mogą wiedzieć teraz o tym teraz, że to może nastąpić, no i wtedy faktycznie jest po elektronice, po prądzie, prawda? Czyli jak nie ma prądu, no to jest powrót, reset totalny do tego, co kiedyś było. Kopaczka, ziemia, świeczki.
Może też tak być, jak najbardziej. Czyli jeżeli nawet nie mamy elektroniki, no to powiedzmy, jeżeli ludzie nie wyginą, no to z wiedzą, którą obecnie posiadamy, jesteśmy w stanie to jakoś tam w kilka lat pewnie odbudować tą infrastrukturę, tak? Ale całe sterowanie elektroniki, no to już niestety czarna D. To są za dużo ogniw połączonych, jest. Bazylika poszła z dymem, nie ma, szukają architektów, no nikt się na tym nie zna, jak to było zbudowane, oparte na o złoty podział i do dziś nie, nie. Wiesz, no to jest mniej więcej podobnie tutaj. Także tutaj jest chaos. Nawet nie ma co zadawać sobie pytań, z której strony, kto, jaki ma. To jest po prostu, my się musimy skoncentrować na końcu danej epoki, a to zawsze przynosi duże zmiany i no i takie troszeczkę obawy, co to będzie, prawda? No także to jest, ewidentnie to widać, no przyszło to teraz i jeszcze zakładam, że druga strona wie o tym, no bo po to tworzyli te wszystkie watykańskie biblioteki z całego świata, chowali tam te księgi przed ludźmi, żeby się nie dowiedzieli. Tak kiedyś kapłani wiedzieli o tych zaćmieniach, to oni teraz, załóżmy, wiedzą o tych różnych tam cyklach, a nam tam głupotę w szkole, żebyśmy po prostu nie wiedzieli. No i wtedy masz władzę, no masz władzę, bo masz wiedzę, prawda? Także jeśli oni wiedzą o tych cyklach, no to wtedy robią przekierowanie. Koniec paliwa, teraz będzie na samochody elektryczne, fotowoltaika, gdzieś coś. Zresztą to i tak się wpisuje w nową erę wodnika, no. Ale możliwe, że oni to wiedzą i pewne rzeczy, które chcą osiągać, robią w odpowiednich momentach, żeby płynąć na tej fali tego wsparcia. Albo kiedy będzie chaos, wtedy zrobić chaos, jeszcze większy. No dobra, Grzechu, to powiedz w takim razie, dlaczego my żeśmy się znaleźli w tych czasach, tak? W tym miejscu czasowym, w tym okienku czasowym, kiedy następuje właśnie to przejście, tak? I dlaczego nasi widzowie się akurat w tym miejscu znaleźli? No to jak Ci mówiłem, wcześniej już dusze są spragnione tych emocji. To jest jakby wszyscy chcą siedzieć w kinie w pierwszym rzędzie, nie? I oglądać, co się to dzieje, bo to są takie właśnie jak emocje, co to się będzie dziać, wiesz, rzeczy nieprzewidywalne. No a faktycznie te osoby, które to oglądają, to one tam w horoskopach, bo ja trochę poznałem tych profili, mają bardzo, najczęściej co tam dominuje, to mówię Ci, Rachu w 11 domu wodnika, wodniki księżycowe, ascendenty wodnik, bliźnięta, skorpiony oczywiście, które uwielbiają tego typu rzeczy z astrologami, z niepoznanym czymś, prawda? Teorie spiskowe też. Ale też są to wojownicy, można powiedzieć, o wolność i tutaj oni czują to i przychodzimy na ten świat pomóc troszeczkę też innym ludziom się przebudzić, bo tak mówiłem wcześniej, że te znaki urodzeniowe, masz te zasoby i ty czujesz, że ktoś łamie prawo i że to tak nie może być, prawda? Żeby odbierać wolność ludziom w imię czegoś tam wymyślonego, co w ogóle jest niepoważne, prawda? Żeby to tak robić. No i te osoby nie pamiętają tego oczywiście, ale czują, bo większość ludzi nie pamięta, co się dzieje. Ale z punktu widzenia jakby poprzednich żyć czy duszy, która sobie wybiera tą matrycę wcielenia, to ona dokładnie wie, po co tu przychodzi. Czyli my się też musimy pogodzić z tym, że to też jest jakby nasz wybór. Nikt nas tu na siłę nie kopnął w tyłek, spadaj na ziemię tam. Tylko dusze same chcą uczyć się, żeby się wznieść, no muszą doświadczać. Nieważne, czy to ducha, czy materii. Kurs przyspieszony, jednym słowem. No. I to też, powiem, to jest wszystko ze sobą połączone. I te czasy, które teraz są, są bardzo dziwne. No i właśnie wszyscy chcą tutaj jakby, zauważ ile ludzi jest na świecie tych dusz, wszyscy chcą siedzieć w pierwszym rzędzie i oglądać to, co się dzieje, bo to najciekawiej, nie? Można powiedzieć. A co ciekawsze, że zauważ, co się dzieje z ludźmi z mobilizacją do działania. Ludzie się mobilizują wtedy, kiedy jest ucisk, kiedy czują, pamiętasz, jak była Solidarność, podziemie, tak, maszyny, to już muszą fizycznie odczuwać niedogodności. Tak, nie? Tak, bo jak zastój jest, po prostu wszystko się samo kręci, tu jest praca, tu masz, wiesz, wypłatę, tu masz, no nie ma... To nie ma rozwoju. Dla duszy to nie ma rozwoju, to jest nuda, po prostu jest nuda. A tutaj, ja wiem, że z perspektywy naszego ego, to byśmy chcieli, żeby żadnych zmian nie było, żeby dalej było to, co było,
ale my musimy sobie uświadomić, że to i tak było chore, to co było. To było chore, naprawdę. Cała ta edukacja, cała ta żywność naszpikowana konserwantami. Myśmy już tak daleko odeszli od tej natury, że no musi to upaść, prawda? Gdybyśmy żyli zgodnie z naturą, no to wtedy by to było inaczej, ale teraz to wszystko jest sztuczne. To było sztuczne, pompowane, oparte było na manipulacji i kłamstwie. No i to przyszedł tego kres, no i tu to widać, że ja się trochę dziwię tym politykom i urzędnikom, czy ministrom, którzy tak kurczowo trzymają się tych swoich kłamstw, bo wiedzą, oni wiedzą, że muszą kłamać. Tym mainstreamowym gazetom, które teraz na okładce Newsweeka jest Edyta Górniak, to tam jeszcze jest... Widziałem to. Widziałeś, tak. Nie? Tak. No, to te osoby w naszych oczach powinny być docenione, prawda? Uznane i one wiedzą o tym, że to tak jest, a bierze się... Dyskredytuje się, no bo wiadomo, po nitce do kłębka, jak zobaczyć, do kogo należą te mainstreamy, to będziesz już wszystko wiedział. Witamy w świecie Magawena. To są ci sami właściciele, którzy są właściciele tych gazet, prawda? Tych stacji telewizyjnych. Także to jest jeden pieron i mają swoją... Interes mają w tym, no po prostu mają w tym interes, żeby przejąć. Zresztą ludzie, ja odnoszę się cały czas do filmów, zauważ, że oni nie robią przypadkowo filmów i oni pokazują w tych filmach, jaki jest plan, co się dzieje. W tym ostatnim filmie Jamesa Bonda to tam cały czas jest mowa o tym wirusie, prawda? Także do debilizmów dochodzi takich, że w Afryce mówi nie chcemy tych szczepionek, bo już jest u nas, nie ma takiej pandemii żadnej, tutaj rezygnujemy z tego. I dwa dni później wymyślają omikron czy nowego wirusa, który jakby robi już obostrzenie na Afrykę. Wiadomo, Afryka żyje tylko i wyłącznie nie z produkcji, tylko z turystyki. To już im pokazują, jaką mają władzę, prawda? Pierw zabili tego prezydenta Tanzanii, który tam w ogóle, wiesz, eskapada wszyscy na hura, bo tam bez maseczek można było w ogóle dojechać na wczasy. No i dziwnym trafem facet nie żyje. Po prostu później wychodzi jego następczyni w maseczce. Znaczy, wiesz, ja nie chcę siać teorii spiskowych, no ale tu kompletnie logiki w tym nie ma. Krzysiek, pamiętajmy o tym, znaczy to bardzo łatwo właśnie widać, kto jakby sprawuje władzę, bo pamiętajmy o tym, że podczas okupacji zarówno powstańcy, jak i partyzanci byli uważani również za terrorystów. Tak, tak, oczywiście. Tak? Polsce się boją, ja ci powiem, że Polaków się boją wprowadzać tutaj obostrzenia, bo Polacy tylko podświadomie na to czekają, żeby zejść do podziemi. To są najlepsi na świecie partyzanci. To już mówiłem kiedyś, że w książkach tych agentów CIA, FBI, to tam się powoływali na walkę partyzancką Polaków, którzy byli mistrzami w tym wszystkim, jak tam robić dywersję. Także tutaj oni też wiedzą o tym, że z pamiętników carycy Katarzyny było napisane, że tutaj, żeby podejść Polaków, to nie można ich sobie tak wjechać i pokazać, że tu mamy czołg, żeby się bali, bo to jeszcze gorzej. To jest w ogóle... No i te manipulacje, które tutaj się stosuje, to zobaczymy. No, niech zrobią te restrykcje, bo to wtedy ja wierzę, że więcej Polaków się zmobilizuje i szybciej dojdzie do takiegoś rozłamu, do jakiejś zmiany. I to jest nieuniknione. No, to jest tak jakby leci mucha w szybę i wiesz, cały czas wali w tą szybę, a tu ona nie wiem, czy ona nie wie tego, że tam nie przeleci dalej. I tak cały dzień potrafi w tą szybę, nie? Uderzać. I przecież to kurde miało być powietrze, no co jest? A ta w tą szybę. I podobne zachowanie jest tych polityków, że oni są też sterowani, prawda, że namawiają, że tutaj obowiązkowe szczepienia usprawiedliwiają, że to jest łamanie konstytucji, to jest cały czas łamanie prawa i wcześniej czy później
na pewno za to bekną. Ja się trochę dziwię, bo oni się nie spodziewają tych zmian, bo ludzie chcą mówić jak muszka owocówka, że oni nie wiedzą, że to się tak wszystko zmienia. Tak samo jak w latach 80. żyjemy, 86, 7, komuna pełną parą i nagle jakiś, ja pamiętam, dorastałem, jakaś transformacja, jakaś demokracja, co to jest, nie? Jakieś takie zmiany, których do tej pory nie było. Był to pewien rodzaj szok. A teraz następny, nie? Także następny. Troszeczkę my jesteśmy zaprawieni w bojach i ja wierzę, że największą, to co mówię, naszą siłą to jest ta samoświadomość rzeczy nieuniknionych. No, pewnych rzeczy się nie da zatrzymać. Nie zatrzymasz tego. To tak byś z przyrodą walczył, no nie z tymi energiami, żebyś to chciał na siłę zachować to, co kiedyś było. Świat jest w ciągłym ruchu i my też, i musimy się pogodzić z tymi zmianami i nie stresować się, nie myśleć, bo wiesz, myślenie takie, obawy i to wszystko jakby napędza nas, że stajemy się tymi marionetkami i będziemy reagować na te wszystkie ich programy. Także tutaj... Wiesz co jest dziwne w tej całej sytuacji? Coś, czego jeszcze nigdy nie było, czyli globalizm tej sytuacji, tak? Bo wcześniej to były jakieś tam lokalne takie zdarzenia, tak? Czyli odzyskiwanie wolności, jakieś tam przemiany, rewolucje. Tak, tak, to globalizm. A w tym momencie mamy ogarnięty praktycznie cały świat. No tak, bo to jest nowa era. To jedyne, co mnie bardzo pociesza, to, że jednak to jest era świadomości już takiej myślącej. To nie jest, że w kaszę sobie będą dmuchać, że coś będą znowu wymyślać, nie? Ta era wiary się kończy i tu nie ma, to będzie bezlitosne. Także zauważ, policja dyskutuje ze zwykłym mieszkańcem już, a ten przeciętny jakiś tam ktoś znikąd i on mu wykładnie prawa mówi taką, że tamten nawet sam nie wiedział, że coś takiego jest. To jest epoka rozumu. Dlatego te tablice masonów, którzy napisali, że na tych tablicach, wiesz, granitowych, że musi zostać 500 milionów w nowej epoce rozumu, to nie napisali w epoce wodnika, tylko bo epoka wodnika to jest epoka rozumu. Tylko napisali w epoce rozumu. To z tą depopulacją, no to oni się tym nie okrywają, czy oni tam pokazują, ile ma być, ile lepiej było, żeby było. Także jak się patrzy na te wszystkie strony, pierwsze dwie, trzy strony Google'a i wchodzi się jakieś te fake news, tam, to większość tych stron należą do nich. Także tutaj oni pilnują, żeby ludzie jednak kierowali się na tych autorytetach, nie? Że to oni powiedzieli, że to jest nieprawda, ale jak zaczniesz tak grzebać, a jeszcze dotrzesz do jakichś bibliotek, to w tych książkach znajdziesz, że oni to nie ukrywali tego. Oni to pisali, że obawy przed przeludnieniem, w takich formach, żeby nie było, że to są jacyś, wiesz, zabójcy, ale to było normalne. Oni to omawiają na tych swoich zebraniach jako coś normalnego, no bo oni myślą, że ludzie to jak zwierzęta i im trzeba poprowadzić. Im władza już tak do głowy odbiła, że myślą, że są władcami marionetek. No i zobaczymy jak to będzie, ale każdego dnia te zmiany, widzisz, są zauważalne i straszonko. Ja dlatego też jeszcze raz mówię, wyłączmy radio, wyłączmy telewizor. Nie dajmy się, muzyczka jest fajna, można sobie posłuchać, lepiej sobie szukać takich stacji bez newsów, prawda? Mhm. Bo wszystkie te newsy to są mainstreamowe, mają jeden cel, wystraszyć cię, obniżyć ci energię do takiego stopnia, żebyś stał się zombie, no po prostu żebyś reagował na ich podprogowy przekaz. A podprogowy przekaz jest, co ci grozi, jak nie weźmiesz keczupu, czy tego tutaj. Jakie obostrzenia. I zobacz, że oni to wszystko wcześniej programują. I dlatego jeśli ktoś ma Darę Karakę, Atmę Karakę Księżyc lub znak raka w lipcu się urodził, lub ma Księżyc w raku, to tym bardziej nie powinien tego słuchać, bo ma wyczulony jest na wpływ. Bardziej go w tą depresję to wpędzi, napędzi go ze strachu i poleci. I zaszkodzi mu tylko to wszystko. Także powinien wiedzieć, że jednak nasza podświadomość to wszystko bierze, chłonie to. Także wyłączać jak się tylko da. Dlatego ja powiedziałem też żonie, że jak będzie sobie coś w kuchni robić i ona sobie radyjko włącza, ja mówię, ale to wejdź na jakąś inną stację. Ale nie, że jej zabraniam słuchać. Dobra, to ci nie zabraniam. Jest wolna wola, możesz sobie słuchać. Tylko później nie przychodź do mnie,
że masz doły przez to, że znowu coś usłyszałeś w mediach, że coś chcą zrobić. No bo człowiek się stara, wiesz, wyprostować to, a tutaj nagle ktoś cały czas ten program cały czas włącza jednak, bo on chce być poinformowany, ale to nie są informacje optymistyczne. Zauważ, że to są wszystkie informacje, które mają na celu wystraszyć i spowodować strach. Ja wiem, że to jest takie troszeczkę przewrotne, ale musimy spojrzeć, że my jesteśmy nieśmiertelni. No to ciało to jest taki pojazd. No, my przychodzimy na ten świat, potem znikamy, potem znowu się pojawiamy. I co z tego, że znikniemy? No, to znowu się pojawimy w jakiejś innej formie i będziemy, prawda? Także widzisz, że dlaczego w dawnych czasach zrezygnowano do pierwszego soboru, była reinkarnacja, była uznawana jako prawdę objawiona. Było to coś normalnego. No to jak Kościół doszedł do wniosku, że jeśli, że jak ludziom... Że powiem, nie da się straszyć. No nie da się tym za bardzo straszyć, bo ludzie się czują nieśmiertelni, nie? I co oni tam będą odpusty wykupywać? A tak to zrobią jedno życie, że jest jedno tylko i albo idziesz do piekła, albo do nieba, do raju, prawda? Czyli tutaj masz wtedy masę kontroli na to, żeby spowodować, że oni będą robić tak, ty chcesz, bo wtedy kupią odpusty, zapłacą za to, prawda, żeby iść do nieba, a nie iść do piekła. Właśnie, bo to się można, z tych grzechów się można wykupić co najlepsze, nie? No, z to jest wykupić, no tak. Grzesiu, ja ci coś powiem. Ostatnio mi naszła taka dziwna refleksja, ponieważ od śmierci Freddiego Mercurego minęło 30 lat. Mhm. Ja pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy Freddy Mercury umarł, bo wtedy przez całą noc stałem w korku na niemieckiej autostradzie, to był chyba najdłuższy korek ever, miał 56 kilometrów. O kurczę. I na wszystkich stacjach radiowych puszczano Queen. Mhm. A to ja to pamiętam, ale to bym łebek jak umarł, no pamiętam to. Ale powiem ci, że co mnie zastanawia, a w zasadzie do jakich spostrzeżeń doszedłem, jest taka piosenka znana na całym świecie, Bohemian Rhapsody. No jest. Ja bym chciał tutaj zadanie dla Państwa, żebyście sobie przesłuchali tę piosenkę dokładnie, abyście przetłumaczyli sobie słowa, które są w niej zawarte i porównali z takimi spotkaniami w Bohemian Grove. Bohemian Grove, tak, z tą sobą. Tak. Tak, tak. Zobaczcie, jakaż tam relacja wspaniała występuje pomiędzy tym, o czym śpiewa Freddie Mercury, a tym, co się dzieje w Bohemian Grove. Być może znajdziecie też przyczynę, dlaczego Freddie Mercury umarł. Polecam. W każdym razie polecam. Jak mówię, zaskoczyło mnie to, że to już 30 lat, odkąd nie żyje Freddie Mercury. No, szybko to minął faktycznie. Ja pamiętam, bo tam miał jakiś nowotwór, ale to ciekawe w horoskopie, ten Merkury jego jest w pierwszym domu, to jest chodzący Merkury i on ma na nazwie, i się nazywa tak, prawda, to też. Tak? Tak, tak, Merkury. Badałeś jego horoskop? Tak, tak, oczywiście, mam tutaj. To dawaj, powiedzmy coś więcej o Freddie Mercury. To dlatego ty zarezonowałeś z nim, bo on jest piąty wrzesień, czyli tutaj mamy Purwa, Falguni, Słońce, bo on jest mula, tak ty. Mm. Dlatego, widzisz, rezonacja, ty jesteś mula 26 grudzień, mula strzelec, oczywiście koziorożec w zachodni, jak mówimy tutaj o tym systemie wedyjskim, a Freddy jest mula księżyc. Słońce, Purwa, Falguni to jest typowo muzyczna, 5 wrzesień to jest dowód na to, że to jest słońce, entertainment, występy i ascendent też miał tutaj tego lwa. No, raków byku miał, czyli śpiew. Widzisz, byk to włada mową, śpiewem i rachu jego jest w znaku byka, czyli podpowiada, że celem jego w tym życiu jest Wenus, która rządzi znakiem byka. Materia, śpiew, sztuka artystyczna to byk w ogóle rządzi. Zobacz, gdzie jest planeta Merkury. Tu masz house, czyli dom. Pierwszy dom. Mówiłem ci wcześniej w astrowedach, że dom, jeśli planeta jest w jakimś, że jeśli Słońce jest w pierwszym domu, to jest takim, jesteś utożsamieniem Słońca. Jeśli jesteś Merkury w pierwszym, to jesteś utożsamieniem Merkurego. I ten Merkury jego widzisz w pierwszym domu się nazywa tak. Także jest silny.
A jeszcze zobaczmy, jaką miał tą darę, bo to jak A on chyba sobie nawet sam nadał przecież to imię i nazwisko, tak? Freddie Mercury, bo on się zupełnie inaczej nazywał. Ma, no całkiem możliwe, bo on się chyba urodził w Azji gdzieś, tak? On w Tanzanii na... Jak się nazywa ta wyspa? W Tanzanii? Na Zanzibarze. A, Zanzibar, aha. A no, możliwe. No, ale jego atmakaraka to Mars i widzisz, że Mars, jaka ruchliwość w ogóle, czyli najsilniejszy był ta planeta Mars. Czyli zobaczcie tutaj, że w ogóle jego zodiak nie ma nic z Marsem wspólnego, Księżyc również, ascendent również, a atmakaraka, czyli najsilniejsza stopniem jest ten Mars. I jednak, i to tego nie można lekceważyć, bo widzimy po jego ruchach na scenie tą energiczność, prawda? Tutaj. No, także tutaj jest. To jest ta energia Marsa. To jest ta właśnie energia Marsa. Jeszcze tylko chciałem sprawdzić, bo on był chyba homoseksualistą, tak? Tak. No tak. Czy o tym też mówiłam astrobedy, tak? O orientacji seksualnej? No tak, bo to jest ten. Dom 1-7, no nie? Kiedy masz energię Rachu, przerobiony dom energii żeńskiej i wtedy jest fokus na energię męską. U mężczyzny na przykład, nie? U tej pani kapitan statku Rachu był w baranie, czyli baran to jest Mars, energia męska i jeśli jest kobieta oficerem i kapitanem statku, no to ile tam facetów jest procent? 90%, no, więcej. 99 pewnie. No 99. No to masz energię męską, facetów. Mhm. A dusza jej, Rachu, jest sfokusowana na energię męską. Tak kobietę widzisz, idzie do policji, to czasami nie jest ważny cel pracy w policji, tylko cel tutaj jest ukryty zrozumieć energię męską. Tego Marsa. No bo Mars jest synonimem moro, militaria, policja, wojsko, to jest ten cel. I tutaj i to jest energia męska. I jeśli u mężczyzny jest ketu w domu, załóżmy, związków, energii żeńskiej, no to Rachu jest z energii barana, czyli Marsa, niekoniecznie barana, bo to może być w ogóle Mars, no to wtedy jest fokus na energię męską. I jeśli facet ma tak, no to jemu łatwiej przewidzieć, że będzie orientacji takiej, no. Tutaj 5 wrzesień to jest bardzo dużo muzyków się rodzi. Purwa Falguni to jest konstelacja lwa, rządzona przez Wenus też. Także tutaj ta Wenus, to, że się on urodził 5, no, determinuje, że jest dużo muzyków też, wiesz? Dużo takich przemyśleń muzycznych. 5, 6, 9, 10 września. No dobrze, Grzesiu, jak widzimy, kurde, świat się na naszych oczach zmienia, co nie? I to, no to właśnie siedzimy w pierwszym rzędzie, tak? Dziwne jest to, znaczy dziwne. Fajne jest to, że w końcu ludzie zaczynają rozumieć, że większość teorii spiskowych, które do tej pory były teoriami, nagle się okazują prawdziwe, tak? To fajnie wychodzi na światło dzienne, że... No, to jest właśnie to, że człowiek w końcu żyje w czasach, kiedy nie jest odbierany jako świry, w tym sensie, że jak ja to kiedyś tam starałem się z kimś rozmawiać 20 lat temu, czy tam 15 lat temu, to sobie możesz wyobrazić, jaki wtedy był opór przed czymś takim. Bo to wtedy, no było to dawno w różnych kręgach, bo oczywiście, że było, ale nie aż tak. A teraz grupa ludzi nowych się zderza bardzo niedawno dopiero z tymi rzeczami, że jednak ten świat, ja to wiedziałem, jak miałem już 10 lat, to już czułem, że coś tutaj nie gra w tym świecie, że ci twoi władcy, prezydenci, że oni w ogóle nie pilnują twoich interesów, że to jest tak wszystko chore. Na przykład jest gmina, która, nie wiem, dojona jest przez te wszystkie korporacje, je ciężarówki z tutaj na przykład z kamieniołomu wyciągają ten kamień i wiesz, nie płacą, bo są korporacjami, nie płacą podatków, nawet nie pokrywają tych szkód ani nic. Gmina nie ma co drogi asfaltowej tu ludziom zrobić i tak jest to wszystko, wiesz, i my to akceptujemy, prawda, że to tak się samo wydarza, a gmina idzie, wiesz, w dół, w tym sensie, że tu nie ma żadnego rozwoju. Każdy to wie, każdy to widzi i nic nie może jakby zrobić, jest jakby bezsilny.
I to podobnie z danym krajem, także te zmiany, to teraz będą, no to będą na pewno znaczące i nie ma się co stresować ani denerwować, tylko się przygotować na to, ale też warto też faktycznie zaopatrzyć się w jakieś świeczki, które się długo palą, tam jakieś takie puszka, jakieś takie jedzenie, co ma tam 5 lat terminu ważności, chociażby 2-3 lata też, nie? Jest taki chleb marynarski. Ja to probiłem, bo tak mówię, nie będę ryzykował też, no nie, no bo żyjemy w innych czasach, to są już bardziej ryzykowne czasy, czyli w każdym momencie coś się może zdarzyć takiego, że braknie prądu, no bo tak, to już nawet nie z tego, że coś na słońcu, tylko po prostu te świry, to po nich się można wszystkiego spodziewać. Oni jak zobaczą, że wyłączą prąd i że dzięki temu małe i średnie firmy padną szybciej, to to zrobią, nie? Oni już nie mają oporów, bo to jest tak jakby tonący się brzytwy chyta, prawda? Oni już wszystkiego się chytają, ale już ludzie to powoli zaczynają widzieć, a oni dalej, także to jest jak pasożyt, czyli który, wiesz, czerpie z żywego organizmu i mimo, że go zabije, to on się tam nie przejmuje, bo taką ma naturę. Mają taką naturę, no i mam ten swój cel i zobaczymy, no, mam nadzieję, nie ma się co poddawać, miejmy nadzieję, że mamy na to wszystko wpływ, nawet mentalnie, żeby nie wpływać, bo to jest efekt domina, że twój umysł, jak będziesz myślał w jakiś taki, wiesz, określony sposób, spotkasz kogoś i zarazisz go tym, że jednak on będzie cię uznawał jako autorytet, na przykład, nie? Ty, on ma Darę Karakę Jowisz, a ty masz, załóżmy, Jowisz Atmę i ty mu powiesz, kurczę, chyba będzie źle, to on to zakoduje dziesięciokrotnie silniej, bo on bierze ciebie jako autorytet, wiesz o co chodzi, że i wtedy pójdzie to gdzieś dalej, rozprzestrzeni i to się tak wtedy roznosi, dlatego właśnie bardzo trzeba uważać, żeby nie propagować jakiegoś takiego negatywnego sposobu, że już jest wszystko pozamiatane, bo to tak nie jest. My musimy uwierzyć w swoją siłę, bo nikt nam tego nie mówił wcześniej, że mamy ogromny wpływ, jako jednostki nawet. Ja myślę, że jeszcze zanim dojdzie do jakichkolwiek takich głębszych zmian, to przede wszystkim dojdzie do zmiany takiej w świadomości ludzkiej, że te podziały będą już inaczej rozłożone, czyli nie właśnie pomiędzy narodami, gdzie tam narody się napuszcza na siebie, bo Niemiec taki, Ruski taki i tak dalej, tylko nagle właśnie ci ludzie, podstawowi ludzie zauważą, że to nie jest wojna między narodami, tylko że to jest wojna między tymi, co są u góry, Tak, a oczywiście. co są na A dole. zobacz, co się dzieje. To jest Brexit w Wielkiej Brytanii i oni te wszystkie ruchy pokazują nam powoli, powoli, że my nie potrzebujemy żadnych unii, że żadnych jakichś. My możemy się ogrodzić tutaj jako Polska i mamy dobrobyt ze wszystkiego. Mamy to gospodarstwa rolne, z powrotem to przywracać, prawda? Zdrowe jedzenie, mleko, gdzieś tam krowy się pasą na tych pastwiskach. Przecież to wszystko można poprzewracać. My nie potrzebujemy niczego importować. My mamy takie zasoby, najbogatszy kraj na świecie. Z tych wszystkich złóż, tego tytanu, już wspominałem to my jesteśmy sami wystarczalni. Tylko oni zauważą, że jak Gierkowi wytrysnęła ropa, to z Moskwy już dyrektywa zakręca i to cicho sza. I nagle się zrobiła taka fajna luka, że czarnoziemy, które idą od Ukrainy, od Morza Czarnego, przez Polskę do Norwegii i Skandynawii, to zauważy, że tu jest wszystko poblokowane, żeby to wydobywać, a w Norwegii sobie to wydobywają. No bo mają na to zielone światło. Pomimo, że to jest ta jedna oś tutaj, tych zasobów. Tam, gdzie są te najlepsze ziemie i czarnoziemie, tam są też złoża. Tam są też, no, kraj może być samowystarczalny, ale nam się cały czas wmawia, że my musimy wszystko. Za komuny też, przecież byliśmy drugim największym producentem ziemniaków. I myśmy za komuny brakowało produktów, ale nie dlatego, że nie miał kto tego produkować, tylko że przez tą całą relację z tym Związkiem Radzieckim większość tych rzeczy szło do tego Związku Radzieckiego, do Bułgarii, gdzieś tam na Ukrainę, gdzieś to wszystko. Przy czym byśmy masę rzeczy produkowali, a u nas były puste półki, ale to dlatego, że dyrektywa była stamtąd. I dlatego zobacz, jest Brexit i pokazuje to, że Wielka Brytania nie chce Unii, prawda? Teraz Włosi się z Francją powoli dogadują, poza Niemcami, rolną jakąś tam Unię zawiązują, czyli rozpad naturalny, prawda, tej Unii jest bliski i my nie możemy, i my zobaczymy też, że do tej pory jak to, że obostrzenia wchodzą w Austrii czy tam w Niemczech, to na żona to patrzy, o, a popatrzcie się tam, bo tam już prowadzili, prawda, i to ma być jakiś punkt odniesienia,
to jak oni napuszczali tych uchodźców i to ma być dla nas punkt odniesienia. Przecież oni ich tam zjedzą od środka. Z Francją się dzieje podobnie. I co mamy brać za to przykład? My właśnie będziemy widzieć, jak mamy nie brać tego przykładu już niedługo, prawda? Kiedy ci ludzie będą zazdrościć, załóżmy Polakom, kiedy by to u nas nie wprowadzili, a tam ludzie będą, nie wiem, nie będą mogli w sklepie niczego kupić. Bez rodziny, no wyobraź sobie kogoś, kto nie ma rodziny, nie ma, żeby mu ktoś pomógł, a on bez tego paszportu nie wejdzie do sklepu. Dlatego widzisz, ta sytuacja się odwraca. Wszystko, co, jak zobaczysz sobie na zegar, jak ta wskazówka idzie, Sumer, cywilizacja Egiptu się rozwija, potem masz Hiszpanię, potem masz Włochy, potem masz Francję, Napoleona, potem masz Wielką Brytanię, to cały czas ta wskazówka się obraca, zauważyłeś? I jak jakieś imperium rośnie w siłę, drugie umiera, potem następne i to jest wszystko w ruchu. I to, że Polska była uciskana wiele, wiele lat, to jednak nas to cały czas konserwowało, ten całe nasze myślenie, ten narzekanie też oczywiście, stąd się to bierze, ale ta przewrażliwienie, nieufanie nikomu, tylko przez te wszystkie zabory, te wszystkie uciski, to myśmy tak naprawdę, myśmy trochę jak rzodkiewka, tak, tylko na czerwoni to byli na zewnątrz, nie? W środku biali. I to jest, i my jesteśmy zakonserwowani, czyli jak przyjdzie sytuacja kryzysowa, pomimo że to pokolenie już jest tyle lat po wojnie, to jednak w tej pamięci genetycznej naszych przodków, dziadków, pradziadków, my ten bunt sprzeciw mamy w sobie po prostu. I to nie jest ani złe, ani dobre. Jest to coś, co można wykorzystać, żeby nie dać się tutaj zamknąć w jakimś globalnym, krajowym więzieniu, prawda? Przez jakichś chorych z elit, którzy nie udowodnią ci, że jest jakiekolwiek zagrożenie pandemiczne, ale mają takie widzimisię, żeby nowy ład wprowadzić i to wiesz, widzisz, że oni certyfikat szczepień, za które ci wpiszą tam, czy płacisz podatki, jakie masz orientację seksualną. Ty mi dzisiaj już pokazujesz aplikację, że przez bramki do mnie przyjechałeś i nie ma bramek, tylko telefonem się płaci. Tylko telefonem. Aplikacją. Tak. No. Czyli cię zmuszają do tego, żeby mieć telefon już, nie? Tak, oczywiście, że tak. Musisz mieć telefon. No. To dyskryminacja. Dyskryminacja w Polsce jest, według konstytucji jest zabroniona. I jest też karalna. Też może być karalna dyskryminacja, także widzisz. To jadą cały czas na bezprawie, cały czas na łamaniu prawa i naszym przyzwoleniu. To jest tak z policją, która zatrzymuje wszystkich 100 osób na przykład i każe dmuchać. To jest łamią prawo, bo nie zachodzi podejrzenie przestępstwa. No nie zachodzi, bo się nie zataczasz, prawda? A oni każdego i mówią słowo, klucz, rutynowo. Nie ma czegoś takiego. Co znaczy rutynowo? Rutynowo cię zatrzymuje, rutynowo cię... Może niedługo rutynowo będą nas w dupę całować. O ile byłoby to milsze, nie? Niż dmuchanie w balonik. Będzie tak chyba, będzie. Grzesiu, dziękuję Ci serdecznie za spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Witamy w świecie Magawena. Witamy w nowym świecie.